Dzień dobry, dzień dobry. Facebook Live, a wskakuję tutaj do Was zupełnie niezapowiedzianie dzisiaj, ale chciałam się odnieść do postu, który takiego krótkiej zajawki, którą dzisiaj wrzuciłam na swój profil. I zanim się zbierzecie, zanim w ogóle odniosę się do tego, chcę się podzielić z Wami pewnym odczuciem, pewną rzeczą, która się dzieje. Za każdym razem, a kiedy wchodzę live, ponieważ kiedyś te live'y robiłam codziennie i weszło to już w taki nawyk, widzenie się z wami, spotykanie się z wami, że stało się to po prostu nawykiem, stało się to moją rutyną. Natomiast od pewnego czasu te live'y są bardzo sporadyczne. I zauważyłam, że za każdym razem, kiedy one są takie sporadyczne, to pojawia się pewien lęk we mnie. Pojawia się lęk, kiedy wchodzę na live. Chcę Wam o tym powiedzieć, ponieważ być może wielu z Was również próbuje wejść live lub próbuje te live zrobić i macie w sobie gdzieś takie lęki. Być może patrzycie na kogoś, kto robi live i myślicie sobie, wow, jak ta osoba sobie świetnie daje radę, też chciałabym lub chciałbym w ten sposób to robić. Wiedzcie, że każdy z nas, każdy, kto robi live, doświadcza mniejszego bądź większego lęku, takiej malutkiej tremy. I ci, którzy kontynuują i mają swój cel, i mają swoje pragnienie, mają swoją wizję życia, nie poddają się mimo wszystko, mimo tego lęku, mimo tego, co się w nich dzieje, działają i idą do przodu, ponieważ wizja życia, którą mają i to, do czego dążą, jest ważniejsze i silniejsze niż jakikolwiek lęk. Natomiast są tacy, którzy mimo wszystko, zanim nacisną ten przycisk, live, mają taką chwilę mocną zawahania i wycofują się. A więc dzisiaj jestem tutaj live, wskakuję do Was, a wskakuję do Was nie tylko z powodu tego, że umieściłam taki krótki post dzisiaj na swoim profilu, ale też i z innych względów, ponieważ w piątek zaczyna się masterclass, ogromny, ogromny, potężny masterclass, jednodniowy masterclass pod tytułem Matka, i on jest wstępem do uzdrowienia. Do uzdrowienia relacji między kobietami i ich matkami, ale także mężczyznami i ich matkami. Jest to niesamowicie mocna rzecz. Ogrom osób się zgłosiło na nasze spotkanie, więc w piątek będziemy rozpoczynać, w piątek i w poniedziałek, 2 dni dedykowane, pierwszy dedykowany kobietom, drugi dedykowany mężczyznom i będę opowiadała o całym procesie, o wszystkim tym, co jest ważne w uzdrowieniu tej relacji, ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć o czymś innym. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak to jest, że wyobrażamy sobie coś, i to, co sobie wyobrażamy, zaczyna potem dziać się w naszym życiu. I jak to jest, że częściej dzieje się w naszym życiu to złe, które sobie wyobrażamy, a nie to dobre, które sobie wyobrażamy. Jak to jest, że jest tyle książek, ogrom książek, opracowań, warsztatów, wykładów, seminariów, webinarów, ludzi, którzy opowiadają o tym, jak manifestować swoje pragnienie, jak przekładać swoje pragnienie na rzeczywistość, co zrobić, żeby cudowne, piękne, wspaniałe, bogate, obfite życie i szczęśliwe życie zamanifestowało się w naszym życiu. Jak to jest, że jest tak dużo, tak ogrom dostępnej informacji, a tak niewiele osób jest w stanie to zrobić? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że tak niewiele osób wciąż osiąga to, czego pragnie? I dzisiaj umieściłam taki króciutki post na swoim profilu. Post, który miał Was skłonić do pobycia, do zastanowienia się, że najpierw sobie coś wyobrażasz, a potem to robisz. I można by to również ująć słowami takimi, że najpierw coś sobie wyobrażasz, a potem się to dzieje. Ale jeżeli użyjemy słowa, że najpierw sobie wyobrażasz, a potem się to dzieje, to trochę tak, jakbyś w pewnym momencie przestał mieć nad tym władzę, a to nieprawda. Każda rzecz, która dzieje się w naszym życiu, dzieje się, ponieważ wcześniej w jakiś sposób o tym myśleliśmy i zostało to zmaterializowane i zostało to przyciągnięte do naszego życia. Na grupie Powrót do źródła, na grupie na Facebooku,
Swego czasu ta grupa została otwarta poprzez siedmiodniowe wezwanie, mocne, potężne wezwanie, które prowadziłam dla osób i które pokazywało, kim naprawdę jesteśmy, kim jesteśmy jako ludzie. Że to nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie osobami fizycznymi i nie mamy kompletnie kontroli nad swoim życiem, ale jesteśmy jednym wielkim, chodzącym magnesem, który emituje fale elektromagnetyczne i przyciąga do siebie to, co jest zgodne z nim. Dzień dobry, Marcinie, i witaj, Ewo. O, cieszę się, że tutaj ktoś mi się pojawił, bo wcześniej nie wiedziałam, kto mnie ogląda. Powiedzcie mi, czy mnie dobrze słyszycie. To tylko takie moje pytanie, jakby techniczne, bo nie zawsze jest dobry dźwięk. Te słuchawki czasem mi działają, czasem nie. A więc chciałabym, żeby to, z czym do Was przychodzę, ten przekaz, z którym do Was przychodzę, żeby on był jednak właściwy i żeby on był usłyszany. Szczególnie ci z Was, którzy jesteście w procesach. Jeżeli jesteś w procesie uzdrawiania przeszłości, jesteś w procesie uzdrawiania dzieciństwa, pracy z wewnętrznym dzieckiem, pracy z emocjami, jeżeli jesteś w takim miejscu swojego życia, w którym jest ogrom, ogrom rzeczy, które się dzieją, i to są trudne rzeczy. Jeżeli odkrywasz w swoim życiu dramaty, wyparte wspomnienia, trudne, trudne momenty, o których dawno zapomniałeś lub zapomniałaś, jeżeli jesteś w trakcie procesu uzdrawiania matczynej, ojcowskiej rany, to jest live dedykowany tobie, stricte tobie, ponieważ my, będąc w takich procesach, w takich silnych miejscach, gdzie jest dużo emocji, gdzie te traumy są uzdrawiane, gdzie wypływają ciężkie rzeczy. My w tych miejscach ekstremalnie i bardzo, bardzo mocno potrzebujemy również pracy ze swoją energią, ze swoją wibracją. Jeżeli pracujemy wokół przeszłości i uwalniamy rzeczy, które się nagromadziły w naszym ciele, emocje, które się zablokowały w naszym ciele, jeżeli uwalniamy traumy, jeżeli spotykamy się z wewnętrznym dzieckiem, to równie ważne jest to, by równolegle prowadzić inną także pracę, a nie tylko i wyłącznie tą, która opiera się na uwalnianiu tych emocji. Ponieważ kiedy my te emocje ze swojego ciała uwalniamy, kiedy my uwalniamy te traumy, to nasza wibracja bardzo mocno spada. I każdego dnia budzisz się nie mając siły, nie mając siły do życia, nie mając siły do funkcjonowania. Jesteś wykończony, jesteś wypompowana i w pewnym momencie doświadczysz takiej chwili, kiedy będzie ci się robiło niedobrze na samą myśl o procesach. I nic dziwnego, bo ileż można się zmuszać. Więc jedną z najważniejszych technik też, jak prowadzę osoby nie tyle na sesjach terapeutycznych czy coachingowych, ile w mentoringu, jest to, by równolegle w procesach takich terapeutycznych, równolegle tworzyć i kreować nowe życie. I teraz to nowe życie, czym ono jest? Ono zaczyna się od wyobraźni. Tutaj pod moim postem Grzegorz napisał piękną rzecz, że dzisiejszy dzień rozpoczął od wyobrażenia sobie nowego życia. I chcę Wam powiedzieć, że przez ogrom, ogrom czasu ja to robiłam i wiele ludzi to robi. Rano wstajesz i wyobrażasz sobie swoje nowe życie. I wyobrażasz sobie, jak to życie będzie wyglądało. I wyobrażasz sobie siebie bogatego, zamożnego, szczęśliwego, siebie szczęśliwą, siebie zamożną, siebie bogatą. I nagle kończysz to wyobrażenie, jakiejkolwiek techniki byś tutaj nie używała czy nie używał, kończysz to wyobrażenie i co robisz dalej? I dalej twoje życie zaczyna wyglądać w taki sposób, że dzieją się jakieś złe rzeczy. I myślisz sobie, dlaczego to się dzieje? Dlaczego to nie działa? Dlaczego ja sobie wyobrażam te wszystkie piękne, cudowne rzeczy, a dzieje się coś zupełnie odwrotnego? Dlaczego choruję? Dlaczego nie zarabiam większych pieniędzy? Dlaczego moje życie nie jest takim, jakiego pragnę? Ile ja jeszcze mam sobie to wyobrażać? Wyobrażam sobie 2 lata i dalej to się nie dzieje. O co chodzi? Dlaczego tak jest? Co jest nie tak? Co robię źle? A w pewnych momentach nawet może dojść do tego, że zaczniesz myśleć, że z tobą jest coś nie tak. Ha! A co jeżeli to ze mną jest coś nie tak? A co jeżeli
Wszystko robię właściwie, ale to ze mną jest coś nie tak. Może jestem wybrakowany. Może wszystkim innym się udaje, a mi się nie uda, bo może układ gwiazd na niebie w momencie mojego narodzenia był taki, że mam ponosić w życiu tylko porażki. Jeżeli ktokolwiek z Was w ten sposób myśli, zróbcie duże stop, bo jest to jedna z największych bzdur, jaką możesz zaaplikować sama sobie. Oczywiście, że to jest nieprawda. Oczywiście, że każdy człowiek na Ziemi narodził się po to, by być szczęśliwym. I każdy to szczęście definiuje po swojemu. Każdy człowiek na Ziemi jest po to, by odnosić sukcesy, by być bogatym, by być zamożnym, ale aby się tak stało, jest potrzebna jedna ważna rzecz. Musi być Twoja energia i Twoja wibracja zgodna z tym, czego pragniesz. A to znaczy jedno, że kiedy rano wstajesz, medytujesz, afirmujesz, manifestujesz, piszesz w dzienniku i opisujesz te swoje piękne, cudowne, wspaniałe życie i to, czego pragniesz, i jesteś w tym wyobrażeniu, to, co ma się zadziać jako kolejna rzecz, to nie masz się zabrać do starych rzeczy i do bycia sobą starym, tylko masz się stać zupełnie nową wersją siebie. A to znaczy, że wraz z tym wyobrażeniem, które masz, masz zabrać energię i wibrację tego wyobrażenia. I pamiętam pewną sesję dla bliskiej osoby, którą poprowadziłam. To były jeszcze początki mojej pracy jako coach. I pamiętam, że tą osobę wprowadziłam w taki głęboki proces. To był mężczyzna, a mój bliski przyjaciel. Wprowadziłam go w taki głęboki proces, nie szedł mu biznes. I on bardzo mocno czuł wewnętrznie, że on jest w stanie zarabiać dużo więcej, że jest w stanie zarabiać ogromne, ogromne pieniądze i nie mógł zrozumieć, dlaczego mu to nie idzie. Więc wprowadzając go w ten proces, pokazałam mu, jak wygląda ten mężczyzna, jak wygląda ten mężczyzna, który zarabia te ogromne pieniądze. Jaki on jest? I pozwoliłam mu w tym być. I on zobaczył siebie, tego, który odnosi sukces. Czy wiecie, jak ogromna była różnica między tym, kim on był tego dnia, a tym, kogo on widział? Różnica była gigantyczna. Ten człowiek był zupełnie w innej energii. Był pewny siebie, jego postawa ciała była wyprostowana, był uśmiechnięty, był elegancko ubrany. On szedł ulicą i on wyglądał jak człowiek sukcesu. Czy on miał zmartwienia? Ponieważ w tym procesie również poszliśmy o krok dalej. Doszło do dialogu między nimi. Czy on miał zmartwienia? Czy on miał problemy? Tak, miał. To nie jest tak, że życie ludzi sukcesu jest usłane różami i spijają sobie z dzióbków nektar. Natomiast to jest tak, że oni wiedzą, że są przeszkody na drodze i zdają sobie z tego świetnie sprawę. Nie żyją gdzieś wysoko w chmurkach, z nóżkami machając tych chmurek, tylko wiedzą, że jeżeli pojawia się problem lub wyzwanie, to trzeba je rozwiązać. Ale to nie zmienia tego, żeby miało ich to zablokować i zatrzymać, i żeby mieli upaść zupełnie i przestać dążyć do tego, czego pragną. To może ich zatrzymać na ten moment, żeby znaleźć rozwiązanie, ale nic więcej. I to jest ta ogromna różnica. To jest ta różnica. Jeżeli jesteś w takim miejscu, kiedy wyobrażasz sobie swoją przyszłość, wyobrażasz sobie swoje życie. I marzysz o tym, marzysz, jak chcesz, by to życie wyglądało, co jest bardzo ważnym, kluczowym procesem, kiedy pracujesz przy uzdrawianiu przeszłości. Ja to nazywam kolokwialnie, określmy to jako uzdrawianie przeszłości, ale to nie do końca jest rzeczywistym uzdrawianiem, ponieważ nie do końca jesteśmy w stanie uzdrowić coś, co minęło. Natomiast my nazywamy to w ten sposób, dajmy to jako pojęcie takie, żebyście mogli odnieść się, co mam na myśli. Więc jeżeli pracujesz z tą przeszłością, z traumą i pracujesz terapeutycznie, kluczowe i niesamowicie ważne jest, aby równolegle tworzyć swoją nową rzeczywistość, swoje nowe ja, aby stawać się tą nową wersją siebie, tak naprawdę prawdziwym sobą lub prawdziwą sobą, którą byłbyś, byłabyś, gdyby nie wydarzyły się pewne zdarzenia w twoim życiu. I to jest nic innego jak powrót do siebie prawdziwego, powrót do źródła, powrót do tej siebie, do tego siebie, który wie, że życie nie ma granic, że wszystko jest możliwe. I kiedy tworzysz taką wizję swojej przyszłości i jesteś w tej wizji przyszłości,
to ta wizja musi zawierać pewne elementy. O tym uczy dyspensa, o tym uczy, o tym uczy wielu, wielu, wielu ludzi, wielu naukowców, wielu dla mnie takich coachów i mentorów, których bardzo mocno cenię, również Tony Robbins, i wielu takich, którzy już odeszli z tego świata, a którzy byli pionierami tak naprawdę. Więc ta wizja musi zawierać pewne rzeczy, pewne elementy są kluczowe. I tym jednym z tych kluczowych elementów jest to, żebyś ty to poczuł, poczuła. Sam obrazek, czy samo napisanie, jak twoje życie będzie wyglądało, to za mało. Musisz to poczuć w sobie. Kiedy ja wizualizuję takie rzeczy, to wizualizuję je tak dokładnie, że dotykam wręcz danych przedmiotów w miejscu, w którym się znajduję. Ja po prostu w tym jestem. I jak wychodzę z tego wspomnienia, z tego wyobrażenia, to tak naprawdę rzeczywiście jest dla mnie wspomnieniem. Tak jakbym wspominała coś, co już się odbyło. I tym najważniejszym momentem jest, kiedy wychodzisz z tego wyobrażenia, by to z tego wyobrażenia zabrać całą energię i całą wibrację. I być tą osobą, która już tego doświadczyła. Więc jeśli twoim celem jest cudowne, szczęśliwe życie, to nie możesz, kończąc wyobrażenia swojego, wejść w stare buty i zachowywać się jak dawniej. Musisz zacząć zachowywać się jak ta nowa osoba, która już takie życie ma. Nie inaczej. Wszystko to, co sobie wyobrażasz, co jest połączone z obrazem, z emocjami, uczuciami, odczuciem w ciele. Wszystko to jest również tym, gdzie ty siebie plasujesz, ty siebie umieszczasz w tym. Więc kiedy siebie w tym umieszczasz i twoja wyobraźnia kończy się i zaczynasz zabierać się za swoje rzeczy, za swoje życie codzienne, to zabierz stamtąd również energię tego nowego siebie. Człowiek, który odnosi sukcesy, w wielu rzeczach zachowuje się inaczej. Kobieta, która jest szczęśliwa, która ma cudowne, wspaniałe małżeństwo, w wielu rzeczach zachowuje się inaczej niż ta, która czuje się samotną matką, ofiarą losu, ofiarą życia, kobietą, która była wykorzystywana seksualnie w dzieciństwie przez kogoś bliskiego. To jest zupełnie inna rzecz. I nie chodzi o to, byś zaprzeczył i odsunął to, czego doświadczyłeś, bo to też jest pułapka, w którą wiele osób wpada i skupia się tylko na manifestowaniu tych pięknych obrazów i umniejsza swojemu doświadczeniu, to musi iść równolegle, musi być w tym balans. Nie można przeskoczyć tylko w jedną część, a drugą zaniedbać, albo w drugą, a pierwszą zaniedbać. To potrzebuje iść równolegle i wtedy ten proces jest skuteczny. Więc dzisiaj zachęcam Was do tego, byście zadali sobie pytanie i zastanowili się, co ostatnio się w Waszym życiu zamanifestowało, co sobie wyobrażaliście i się zamanifestowało, i się pojawiło, i zrobiliście, albo się zrobiło, jak również to, co wyobrażaliście sobie, a się nie pojawiło. I często jest tak, że my sobie wyobrażamy piękne rzeczy i one się nie do końca pojawiają. Albo w ogóle się nie pojawiają. I ważne jest w tym momencie to, co ty robisz, kiedy one się nie pojawiają. Czy ty sobie określasz czas, w którym one muszą się zadziać? I jeżeli się nie dzieją w tym określonym czasie, to czy ty się wycofujesz z tego? Czy ufasz i wierzysz cały czas, każdego dnia? I manifestujesz, i wyobrażasz sobie, i wyobrażasz, i jesteś w tym, aż w końcu się to zadzieje. Mogłabym godzinami opowiadać o tym, że tak naprawdę każdy z nas jest cudownym i wspaniałym kreatorem swojego życia. Tylko każdy z nas doświadcza innych efektów tej kreacji. Wszystko to, co sobie wyobrazisz, jeżeli wyobrażasz sobie, że zabraknie ci pieniędzy, co jest bardzo częstym wyobrażeniem, to co potem jest kolejnym twoim działaniem? Lęk, że zabraknie ci pieniędzy, jest tak duży,
I potrafi tak bardzo blokować i tak bardzo ukierunkowywać nasze działanie, że kiedy go przyjmiesz do siebie, jestem pewna, że absolutnie nie będziesz myśleć o tym, jak rozwijać swój biznes, jak myśleć o przyszłości, jak tworzyć nowe, tylko po prostu popłyniesz w tym. Zabraknie mi pieniędzy i w tym momencie zaczynasz tworzyć w głowie historię. Boże, jak mi zabraknie pieniędzy, o matko, to co ja zrobię z tym, co ja zrobię z tamtym, co się wtedy stanie? I zaczynasz tworzyć i tworzyć i wyobrażać sobie i wyobrażać i wyobrażać. Potem jest koniec miesiąca i tych pieniędzy ci brakuje. I twoje wyobrażenie się ziściło. Ale ono się ziściło nie dlatego, że tak miało być, tylko dlatego, że tak wykreowałeś. Ja wiem, że momentami jest to trudne do przyjęcia. Że jesteśmy kreatorami naszego życia i że tworzymy nasze życie, ale tak w rzeczywistości jest. I takich mechanizmów, pułapek, mitów, ślepych zaułków jest ogrom, ogrom. To jest coś niewyobrażalnego, jak bardzo nasz umysł jest zawiły. Jeżeli jesteśmy nieuważni, jeżeli tego nie rozpoznajemy, jesteśmy w stanie tak bardzo łatwo wpaść w to wszystko. Angelika pisze, a jak myśli same atakują, przychodzą niespodziewanie, próbują się rozsiąść, nie są moje. Myśl, czym jest myśl? Myśl jest energią. I pierwsza rzecz, którą ja tutaj zaznaczę, to jest to, że będąc na określonym poziomie wibracyjnym, przyciągamy takie rzeczy do siebie i takie myśli, ale wciąż będąc na danym poziomie, to my decydujemy, czy my to przyjmiemy do siebie. Kiedy takie myśli osadzają się w nas, wtedy, kiedy z nami rezonują, wtedy, kiedy emocje w nas i wibracja tych emocji jest zgodna z wibracją tych myśli. Jeżeli ja boję się, że mi zabraknie pieniędzy, to jakie myśli będę przyciągała do siebie? Te, które są z tym zgodne. Ale jeśli tylko usiądę i rozpiszę to dokładnie, i zadam sobie pytanie, czy to jest naprawdę lęk rzeczywisty? Czy ja naprawdę mam o co się bać? Czy tu, teraz, w tym momencie naprawdę zabraknie mi pieniędzy? Czy też ja tworzę rzeczywistość, która się ma wydarzyć za 2 albo za 3 tygodnie? Czy w tym momencie brakuje mi pieniędzy? Nie. Okej. To po co ja ten lęk czuję? Co tu się odzywa? Skąd on się wziął? Czy on jest mój? I tu, Angeliko, piszesz, nie, jeżeli te myśli nie są moje, jeżeli nie są moje, jeżeli dana emocja nie jest moja, to ja to odsyłam z miłością. Dziękuję za doświadczenie, odsyłam z miłością. Nie moje, nie przyjmuję. Jest ogrom, wiele możliwości, jak oczyszczać siebie, jak oczyszczać swoje centra energetyczne. Wczoraj na live'ie, na powrót do źródła, robiłam live. W tym live wiele wskazówek się pojawiło i wiele rzeczy opowiadałam, nie tylko dotyczących toksycznych rodziców i tego, kim są toksyczni rodzice, chociaż tak ten tytuł live'u, tak został zatytułowany ten live, ale również mówiłam o tym, jak przejmujemy emocje i myśli innych ludzi, przebywając w określonym środowisku i dlaczego się tak dzieje. Mówiłam też o tym, jak oczyścić to. Każda rzecz, którą się z wami dzieje, jest czymś, co wprowadziłam w swoje życie i czymś, co ogromnie zmieniło moje życie i jakość tego życia. I tak dzisiaj przychodzę do was, aby wam o tym opowiedzieć, że kiedy wyobrażasz sobie cokolwiek, to bądź uważny na to, co sobie wyobrażasz, bo za wyobrażeniem idzie realizacja tego. I realizacja może być świadoma lub nieświadoma. Świadoma to wtedy, kiedy kreujesz dane życie, a nieświadoma to wtedy, kiedy pozwalasz, by emocje, przekonania i wszystko inne przejęło kontrolę. I po prostu pozwalasz sobie być jak mały listek niesiony na wietrze. Od ciebie tylko zależy, czy tak właśnie będzie wyglądało twoje życie. Więc świadomie kreuj to życie, świadomie wyobrażaj sobie, jakiego życia chcesz. Bądź uważny na to, co się pojawia. Pojawiają się myśli, które nie są wspierające. Pytaj, czy są twoje. Jak nie, odsyłaj. Zastosuj oczyszczanie, jeżeli potrzebujesz. Ja prowadziłam taki warsztat o oczyszczaniu, gdzie uczyłam, jak w bardzo prosty i szybki sposób oczyścić siebie energetycznie. Potrzebujemy być świadomymi ludźmi, ludźmi i istotami w ciałach fizycznych, które kreują swoje życie. Ci, którzy wiedzą, czym to jest, osiągają sukcesy. Ci, którzy
wiedzą i na wiedzy się kończy i nie potrafią tego zastosować, stoją w miejscu. Życzę Wam cudownego i wspaniałego dnia. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam oczywiście wszystkich tych z Was, którzy jeszcze nie dołączyli, na warsztat Matka, Matka Wstęp do Uzdrowienia. To jest podstawa, to jest fundament, kochani. Fundament Twojej transformacji. Żadna manifestacja nie zadzieje się, jeżeli ta relacja nie jest uzdrowiona, ponieważ ona wykształciła się w pierwszych latach Twojego życia, kiedy był Twój umysł i Twoja podświadomość były najbardziej plastyczne. Cokolwiek na to nałożysz w późniejszym roku, będzie tylko nakładką, ale program będzie główny, działał jak wiertło. I będzie wiercił, i będzie podcinał ci skrzydła, i będzie sprawiał, że będziesz wątpić. Wątpić w siebie, wątpić w swoją wartość. Kiedy się potkniesz, to będziesz się wycofywać. Kochani, zapraszam Was bardzo gorąco. To jest bezpłatny masterclass. W piątek mamy spotkanie dla kobiet, w poniedziałek spotkanie dla mężczyzn. Gdybym mogła Was wszystkich zgarnąć, to tak bym zrobiła, ale to musi być Wasza decyzja. To musi być Wasza decyzja. Decyzja, aby zrobić pierwszy krok, ponieważ na tym masterclassie będę dawała Wam pierwszy, najważniejszy krok w uzdrowieniu relacji z mamą. I uwierzcie mi, każdy, kto osiągnął ogromny sukces w swoim życiu, tą relację musi mieć uzdrowioną. Nie ma innej możliwości, ponieważ to jest fundament naszego życia. Fundament. Będę o tym bardzo dokładnie mówiła w piątek, w poniedziałek. U mnie na moim profilu, jak klikniecie w mój profil, jest baner tego warsztatu. Jak wejdziecie, klikniecie na ten baner, pojawi się jego opis i link dostępu do warsztatu, jeżeli potrzebujecie. Link bezpośrednio, to napiszcie do mnie wiadomość prywatną, wyślę Wam link. Dostęp jest bezpłatny. Widzimy się w piątek 15:30, zaczynamy. Jutro już będzie otwarcie grupy i pierwszą rzecz, którą będę chciała Wam dać, żeby Was otworzyć na ten proces. Świadomość. Pierwszy krok do potężnej zmiany to jest świadomość. Bez świadomości nie ma mowy o zmianie. I od tego zaczniemy. I to będzie coś, co z jednej strony da Ci ogrom wglądów, da Ci ogrom możliwości, ale decyzja, czy dalej pójdziesz, będzie należała do Ciebie. Zapraszam Was bardzo gorąco. Piątek godzina 15:30 i poniedziałek godzina 16:30 dla mężczyzn. Dwa oddzielne spotkania dedykowane stricte kobietom w piątek, mężczyznom w poniedziałek. Dlaczego w ogóle dla mężczyzn robię ten masterclass? Z jednej strony dlatego, że trochę mężczyzn się zgłosiło na masterclass dla kobiet i zdecydowałam, aby zrobić to zupełnie oddzielnie, ale z drugiej strony jest jeszcze coś. Ktoś powie, że nie jestem mężczyzną, więc co ja w ogóle o tym wiem? Kochani, nie ma znaczenia płeć z jednej strony, ale z drugiej strony jestem kobietą i pracuję z uzdrowieniem matczynej rany. Jakże w ogóle można by wątpić, by kobieta terapeuta nie wiedziała, w jaki sposób pracować z mężczyznami, którzy chcą tą ranę uzdrowić? Kiedy to męskość rodzi się, prawdziwa męskość rodzi się na matczynej miłości. Nie na męskiej, ale na matczynej, ponieważ pierwsze lata życia każdego dziecka to jest mama. Jeśli mama nie potrafiła zaakceptować ciebie jako mężczyzny i nie pozwoliła ci stworzyć tej męskości w sobie, zatrzymałeś się. I dalszy jakikolwiek twój rozwój szedł bardzo specyficzną drogą. Dlatego właśnie zapraszam mężczyzn na mój masterclass. Właśnie dlatego, ponieważ doskonale wiem, jak was poprowadzić i jak uzdrowić matczyną ranę, jeżeli chodzi o ciebie jako mężczyznę i twoją mamę, ale także ciebie jako kobietę i twoją mamę, ponieważ sama przeprowadziłam siebie przez potężny proces, prowadzę przez ogromne, silne procesy moje klientki i klientów i ich życie zmienia się diametralnie. To jest niebywałe, jakich zmian doświadczają. Widzimy się już wkrótce. Cudownego, wspaniałego dnia. Ja idę do pracy, a będziemy się słyszeć zapewne niedługo. Wspaniałości, kochani. Dziękuję.